Witajcie widzowie. Dzisiaj do umycia taki domek. W sumie trzy ściany. Tutaj front. Bok. I ściana z tyłu. Na pierwszy rzut oka nie wygląda na mocno brudny, ale to tylko złudzenie, bo z tej strony oświetla go słońce. Domek wysokości ma około 6,5 metra, a na tych trzech ścianach do umycia powierzchni około 150 metrów kwadratowych. Jeśli chodzi o dostęp do ścian, całkiem spoko. Tutaj mamy taras, tutaj mamy chodnik, a z frontu będzie trawnik, także dostęp całkiem spoko, bez większych utrudnień. Teraz krótki rzut oka na tynk. Tynk mamy tutaj zatarty, widać baranek, widać też, że był pomalowany. Tutaj w cieniu farba ma się dobrze, tutaj na słońcu widać jest troszkę widoczne już kruszywo, delikatne spękania, ale mam wrażenie, że efekt będzie dobry. Teraz dwa słowa o sprzęcie, w którym będę mył. Mamy tutaj myjkę. Myjka jest czerwona. Wąż. Tutaj akurat mamy 30 metrów w zupełności. Wystarczy. Myjkę można przestawiać, także to nie ma dużego znaczenia. Opryskiwacz ogrodowy dobrze się sprawdza, zwykły ogrodowy opryskiwacz. Do opryskiwacza kupiłem sobie na tą okazję teleskop, żeby wygodniej kłaść oprysk. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Tutaj mamy plandekę w razie czego, jak coś trzeba będzie przykryć, no i chemię. Jeśli chodzi o płyny do mycia, to mamy tu zestaw do mycia elewacji tynkowanych Pianax. Mam tutaj pełen system, czyli pierwsza faza niszczenie nalotów biologicznych, żeby powodować ich skruszenie. Druga to piana do mycia, zwiększa osady, pomaga je usunąć. I trzeci płyn do zabezpieczania. W tym wypadku, kiedy na elewacji nie ma tak naprawdę mocnych ognisk, takich zielonych mchów, które szczepiają to wszystko w całość, glonkila sobie podarujemy i będziemy myli samą pianą, potem zabezpieczymy to glonpro i będzie malina. Jeśli chodzi o dostęp wysokościowy, to w tym konkretnym przypadku użyję drabiny. Dzięki tej drabinie trzyczęściowej i przedłużce około 1 metr do lancy, w zupełności to wystarczy, żeby dojść do każdego miejsca na ścianie. Zdradzę Wam taki lifehack. Płyny się pienią, dlatego na początek leję wodę, a później do wody dolewam płyn. Wszystko już gotowe, także pryskam i zabieram się za mycie. Jedna ściana już umyta. Czasu na tą ścianę zeszło 1 godzinę. Efekt, no powiedziałbym, taka 4 minus. Tam w narożniku widać już takie przetarcia. Co znaczy przetarcia? Powoli zaczyna brakować tam farby. Wystają ziarna tynku. Tynk wpija wodę i pokazuje się tam właśnie grzyb. Co się z tym dzieje? To zniknie. W momencie, kiedy to wyschnie, a zabezpieczymy to glonpro, glonpro wniknie w to, wybije grzyba, osadzi się tam i ten efekt po prostu z czasem zniknie.
Oczywiście nie zniknie na wieki. Glon proosadzi się tam, ale relatywnie z czasem deszcz będzie go wypłukiwał. Także myślę, że w zależności od ilości opadów można to jakoś tam wyliczyć, ale w praktyce około 2 lat efekt się utrzymuje. Mamy godzinę 11 i bierzemy się za kolejną ścianę. Ta jest akurat od strony północnej, także będzie czorna, święta ziemia. Widzicie, z pozoru wygląda spoko, bo jest jasno, słoneczko świeci, ale zaraz pokażę swoje prawdziwe oblicze. Do roboty. No i popatrzcie, ściana nie wyglądała tak źle, ale po nasiąknięciu płynem jest czarna, święta ziemia. Zobaczcie. Dla kontrastu umyłem tu kwadrat. O, to się nazywa pokazanie swojego prawdziwego ja. Druga ściana umyta. Godzinę mamy 12:50, także niecałe 2 godziny. Ściana sobie schnie, a my lecimy dalej. Popatrzcie tutaj. Nałożyłem pianatek na ścianę i grzyb z brudem napił się tego. A tutaj na dole, co to jest na dole, ta plama? I teraz to jest dla tych, którzy uważają, że zabezpieczenie przeciw mchom, grzybom, brudowi nie działa. Właśnie tą plamę na dole to jest nic innego jak oprysk, który zrobiliśmy tutaj rok temu. Kiedy zaczynaliśmy kręcić film, przyjechaliśmy tutaj i tak naprawdę nie byliśmy przygotowani, żeby coś nakręcić, ale robiliśmy kilka ujęć i tutaj akurat był robiony oprysk zabezpieczający na tym odcinku małym ściany. Także widzicie, po roku czasu mam grzyb, tutaj czysto. No, dochodzi 15. Wszystkie ściany już umyte. Ta nawet sobie wyschła. Wygląda całkiem nieźle. Teraz zostawiamy do całkowitego wyschnięcia i jutro przed południem zrobimy oprysk zabezpieczający. Jesteśmy dzień po umyciu, chwilę po 10:00. Jaka elewacja to widać, a jaka piękna ten pianak, o jak on zdożarł. Teraz tylko zabezpieczyć, ze 100 lat będzie zabezpieczał, teraz będzie wiecznie piękna. Ale i w sumie nie do końca. My tutaj bardziej jak Max Kolonko mówimy, jak jest. Także komisyjnie było ustalone, że elewacja była malowana jakieś 22 lata temu, ale była malowana całkiem dobrze. Widać przetarcia. Przetarcia najbardziej widać o w tamtym rogu. Już jest trochę mniej farby. Tam za tamtą drabinką był tak grubiej, ostrzej tynk zatarty i tam zostało jeszcze trochę syfu i grzyba. No i tutaj na samym dole pod tarasem też widać i przetarcia, i taki wżarty trochę brud. Tu na tej linii o. Czy się tym przejmować? A, raczej nie. A, później powiemy czemu. Pewnego efektu w tym przypadku, w tym o miejscu, należałoby się spodziewać za jakieś kilka miesięcy. Dlaczego? Teraz, jeżeli ściana już po umyciu wyschła, ten zgrubny brud został zebrany, ona wygląda całkiem nieźle. Podejrzewam, że połowa ludzi, których nie jest zainteresowanych tematem, nawet by tego nie zauważyła. Ale to jest kanał dla tych, którzy są zainteresowani tematem. Także
po oprysku zabezpieczającym, oprysk zabezpieczający jakby wsiąknie w ścianę i w te struktury, w te pory też on tam się znajdzie. Zniszczy te zarodki grzyba, zarodki mchu, które po pierwsze one się nie odrodzą, a po drugie one skruszeją. I teraz co się będzie działo? W momencie, kiedy będzie padał deszcz i będzie wymywał to zabezpieczenie, w tym czasie zostanie wypłukana też reszta brudu. Co też nastąpiło tutaj na dole, co pokazywałem wczoraj. Czyli taki efekt jakby samoczyszczenia się, który nie jest jak Yeti, że nikt go nie widział, a ponoć jest, tylko naprawdę to działa i to jest. Także podsumowując, po umyciu efekt oceniam na 4. Ogólny look jest spoko, myślę, że po zabezpieczeniu i po domyciu się całkowitym będzie naprawdę fajnie, nie? Biorąc pod uwagę, że farba na tej ścianie ma ponad 22-23 lata, gdzieś tak, to efekt jest naprawdę zadowalający takiego mycia. A teraz mały lifehack dotyczący oprysku. Mamy do opryskania tą ścianę, tą i tą z tyłu. I teraz tak, ta jest nasłoneczniona, bo słońce jest tam. O, jest słońce, świeci. Więc zaczynamy sobie od tyłu, później lecimy ten bok i w momencie, kiedy będziemy dochodzić tutaj, mniej więcej około godziny 12, z tej ściany powinno zniknąć słońce, także nie będzie już nagrzana, płyn nie będzie tak odparowywał i zachowa się tak jak powinien. Dobra, budynek mamy nakręcony, jak wygląda po umyciu. Teraz czym będziemy zabezpieczać? Opryskiwacz. Tutaj bardzo sprawdziła się przedłużka. Nie wiem jaka to jest przedłużka. Podejrzewam, że ma teraz no około 1,20 m. I jest drugie tyle rozkładana. Spokojnie sobie nią poradzę. Opryskiwacz nie ma większego znaczenia, jaki to opryskiwacz. Ważne, żeby się po rękach płyn nie lał. Pianax. I teraz tak, tutaj w kartonie, prosto z magazynu, sam sobie go spakowałem, żeby wam pokazać, jak to wygląda. I teraz tak, tak jak mówiliśmy, ten zabijający, czyli glon, który odpada, tutaj poradziła sobie sama piana. Piany zostało, już patrzę ile, raz, dwa, no zużyliśmy około 2,5 litra na 150 metrów, czyli zużycie podobne do deklarowanego. I teraz płyn zabezpieczający, sławetny Glonpro. Także będziemy lali w tej tak samo, czyli mniej więcej na 10 litrów dolewamy litr Glonpro. I zobaczymy, jak tam ze zużyciem w tym przypadku. I żeby nie było, bo oprócz samej roboty przy myciu, to ja tu jeszcze piję kawę, jem, robię zdjęcia, nagrywam i gadam do aparatu. Także mamy godzinę 10:23 i startujemy z opryskiem. Oprysk zakończony. Oczywiście w trakcie nagrywania dostałem jakiegoś SMS-a i timelapse się przerwał. Także jest tylko kawałek. Jest godzina 10:54, a my lecimy dalej. Kawa wypita, można ruszać. No i mamy godzinę 11:30. Kolejna ściana zabezpieczona. Została tylko ta. Ale mamy jeszcze problem. Słoneczko. Słoneczko świeci jeszcze na tą ścianę. Sens oprysku jest taki, żeby ten oprysk, który wyląduje na ścianie, żeby nie odparował od razu z tej ściany, tylko żeby te zarodki mchu, grzyba w tych porach, gdzieś, gdzie to zostało, miało szansę jeszcze tym nasiąknąć dobrze.
Także skutecznie jest, jeżeli ściana już jest zacieniona. No nic, nalejemy płynu, ogarniemy trochę, zjemy jakiś obiad i skończymy ten temat. Dobra, mamy upragniony cień, słońce już sobie wyszło za róg, ściana jest zacieniona. Poczekaliśmy sobie, no tam gdzieś pewnie godzinę 15. Także kontynuujemy, lecimy z opryskiem i kończymy robotę. No i oprysk na ostatniej ścianie już skończony. Mamy 16 po, czyli w granicach pół godziny. Tutaj akurat szybko poszło, 3 przestawienia drabiny. Teleskop bardzo dobrze zadziałał, polecam. I teraz zrobimy sobie krótkie podsumowanie. I teraz co? Ile to kosztuje? Zależy z jakiej strony patrzeć. Można po prostu zlecić firmie i firma powie, ile to kosztuje. Ja mogę powiedzieć, że ten domek myłem 7 lat temu. Można to sprawdzić. Jest jako chyba pierwszy w moim facebookowej stronie firmy BD Concept. I wtedy za taki domek skasowałem około 1500 zł. Przeliczyłem, jest mniej więcej 150 metrów, to się zgadza. Płynów wyszło mniej. Czemu mniej? Wyszło po 2 litry, czyli jakby na 100 metrów, ale to prawdopodobnie dlatego, że tynk nie jest nasiąkliwy mocno, bo jest jeszcze na nim sporo farby. Chociaż miejscami już trochę braknie, to jeszcze ściana jest całkiem dobrej kondycji. Także jeśli miałaby to zrobić firma, myślę, że skasowałaby gdzieś około właśnie tych pieniędzy. Są też droższe firmy, są też tańsze firmy. Nie wnikam, to nie film o tym. Drugi sposób, do czego namawiam i do czego będę namawiał i to będę propagował, to zrobić robotę samemu. Jak widzieliście już, płynów zużyłem tutaj za kwotę jakieś 250 zł. Z przesyłką zapłacilibyście za to 270 zł. Myślę, że taki opryskiwacz gdzieś się znajdzie. Taką drabinę, jak nie macie, można gdzieś tam pożyczyć. Załatwić myjkę też nie jest wielkim problemem. A szwagier czy sąsiad na pewno w sobotę chętnie pomogą. Czasowo mi zajęło to 1,5 dnia z nagrywaniem tego filmu. Jest godzina, teraz będzie 13:30. Ja jestem tu od 10 i ponad pół godziny czekałem jeszcze, jak słońce się zawinie za róg. Także mi zajęło tutaj dzisiaj 3,5 godziny, wczoraj 6. Także myślę, że nie był to mega wielki wyczyn. I teraz zapowiedź kolejnych filmów. W tym sezonie będziemy myli domy praktycznie za darmo. Płacić będziecie tylko i wyłącznie za same środki chemiczne do umycia. Myć kto będzie? Myć będę ja. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące samego mycia, użycia płynów albo jakieś pytania niestandardowe, walcie w komentarzach, dzwońcie albo do wiadomości prywatnej. Nie ma znaczenia. To co? Do następnego filmu. Cześć!